Dobry wieczór! Telewizja Salezjanie chce zaprosić Państwa w niesamowitą podróż. Dzięki technice komputerowej udało nam się przenieść w czasie o 2000 lat. Będziecie Państwo świadkami niesamowitego wydarzenia. Będziecie mogli uczestniczyć w cudzie betlejemskiej nocy. Przed nami widać stajenkę betlejemską. Widzicie także Państwo niesamowite zjawisko astronomiczne. To nie jest kometa, to gwiazda, która pojawiła się dokładnie 2000 lat temu i zawisła nad ubogą stajenką Betlejem. Usnął w końcu mój syneczek. Może trochę odpocznę. Żona moja kochana, powiedziałaś dzieciątko od samego rana. To jak usiądź i odpocznij sobie. Ja tymczasem pomogę ci. Nakręciłaś to wszystko? Przecież to niemożliwe! Tego nie było w scenariuszu! Co się tu dzieje? Wiesz, czasami Bóg może to, co wydaje się zupełnie niemożliwe. Co ty do mnie mówisz? Szopka, to rozumiem. Rodzina święta, to też rozumiem. Ale aniołowie? Nie, ja chyba źle widzę. To nie dzieje się naprawdę. Nie są żadne państwo, są prości ludzie. Idziemy do Betlejem, gdzie głośno o cudzie. Jak to głośno o cudzie? Gdzie o tym słyszeliście? Widzisz pani, to było tak. Spaliśmy sobie po różni na podłowiec, aż tu nagle budzi nas jakiś błyskąc wiadomość. Skrzydła na ogranym głową się świeci. No to ja sobie myślę pewnie, jak ja nie obudził sobie. A tu on ci gada, że nie zmieni drogi, tylko mnie zwiastuje, że na piękny świat przyszło dziecię cudne. No i każdy nam już szybko zabezpieczył, gdzie dziecię zgadzają, że wielkie sporty w stajni nie położone. No więc my co prędzej pozbierali śmieczko, no i w drogę. Ja wiem, że pani chce leżeć do dziecię. Tam w grodzie jest Maria, Józef, dzieciątko prześliczne, są też aniołowie. Teraz idźcie oddać pokój i wypas do szkoły. Posłuchajcie, ktoś się tutaj zbliża. Jacyś szmelnicy w bardzo pięknych stronach. Witamy Cię, święta rodzino. Witamy Cię, Zbawicielu Świata. Królu nad królami, Panie nad panami. Ja jestem Baltazar. Ja jestem Melchior. Jestem z nami trochę mało mówię. To ja jestem tak. Panie nasz, błogosław nam, chociaż jesteś jeszcze mały, byśmy mogli ludziom służyć dla Twych chwały. Szanowni Państwo, wracamy do relacji na żywo z Groty Betlejemskiej. Przed chwilą mogliśmy zobaczyć rzeczy dziwne i chyba niewytłumaczalne. Ta noc jest pełna wrażeń. Największym wydarzeniem w dziejach telewizji Salezjanie było zarejestrowanie na taśmie obrazu istot pozaziemskich, przybyszów z nieba. Wiem, że to niemożliwe, a jednak. Przyjrzyjmy się jeszcze raz gościom świętej rodziny. Tak, te istoty ze skrzydłami to niewątpliwie aniołowie. Zadziwia również fakt, że tak wiele osób odwiedziło Betlejem dzisiejszej nocy. Trzej mężczyzn z dalekich stron są niewątpliwie atrakcją dzisiejszego wieczoru. Ale co to? Co znowu się dzieje? Czy mamy jakieś zapytania? Zaczynam dostrzegać zarysy postaci. Niesamowite. Widzę jakąś kobietę, która chroni czasu? Jakieś dzieci? Nie, to nie. Gdzie my jesteśmy? Przecież byliśmy w Betlejem. Proszę pani! Szybko! Proszę, zaczęła kolejność. Te wszystkie postaci są jak sypia.
się Pan, Ty jesteś też bratem. Dziękuję Ci, żeś tu dziś przybył. Józef, Maryjo, na całą świecie. Ja Ci dziękuję za dom i rodzinę, że dbasz o nas i karmisz nas sobą. Hej, dzieci, kolejnicy, pasterze, królowie, zaśpiewajmy Pana, by Pan się na nas nie trwał tylko dziś, ale przez cały rok.